co ciekawe, po tym ślimaku tam na zjazd z autostrady na Łódź, no, nawigacja Infiniti przestała mnie nawigować na Syców. Obie nawigacje, zarówno Garmin, jak i Google Maps, trzymają cały czas cel. Nie zmieniło się nic, a tutaj no po prostu nawigacja wykasowała. W momencie, kiedy zgubiła drogę, wykasowała z pamięci. Już nie będę tego wpisywał, bo wkurzyłem się. Bez nadziei. Zobaczcie, w ogóle jesteśmy w polu teraz według tej nawigacji, jakbym taranował, jechał po trawie. A wszystko tutaj dalej się zgadza prosto według obu nawigacji. Więc no nawigacja... O, teraz dopiero, nie wiem, chyba się tutaj odnalazła, ale... No to w każdym razie wywaliła mi adres pamięci, a to mnie wkurza, bo już nieraz zdarzyło się nawigacji różnej, wbudowanej nawigacji w różnych autach, że no się pogubiła, ale nie kasowała mi adresu, a ta po prostu przestała mnie nawigować. Nieoznakowanie w okolicy kija. Nieoznakowanie w okolicy kija. Nawigacje obie się jak zwykle zewnętrzne sprawdzają, nawigacja Infiniti niestety dała ciała. No ale nie spodziewałem się tutaj rewelacji, bo no wiecie co, znacie moje zdanie na temat nawigacji. Muszę pochwalić nawigację na przykład w BMW wbudowaną, bo rzeczywiście radzi sobie świetnie. Jest to chyba jedna z najlepszych, o ile nie najlepsza nawigacja, jaką w życiu testowałem w kilku modelach BMW i nigdy nie... Powiadomianie o korkach, o utrudnieniach ruchu, nie gubiła trasy, dobrze prowadziła, także tutaj z wbudowanych nawi, jeżeli miałbym mówić dobrze o jakichś nawigacjach, to na pewno nawigacja w BMW jest jedną z najlepszych, jeśli nie najlepszą. A takie małe piękne widoczki. Szyba się trochę uświniła, trzeba będzie przy mniejszej prędkości może to... 1 kilometr, skręć w lewo na rozstrzygnięciu. No proszę. Patrzcie, ile pasów. A wali koleś za mną na światłach drogowych. Bo pomyliła mu się rola motocyklisty. Albo tak się obładował, że... Dałem mu znać 3 razy stopem, ale jest za głupi, żeby to panować. A tu mamy otwarte bramki. Puścimy go, bo nie chcę, żeby mi walił światłami po oczach. Dalej prosto. Hyundai i40. No, takie auto powinno być raczej autopoziomowanie świateł. Nowy model z ksenonami czy LEDami. W takich autach już się nie ustawia tutaj dzyndzlem. Więc ewidentnie musiał, nie jedzie na światłach mijania, zresztą no, grzyba jechać teraz w nowoczesnym aucie na światłach mijania, skoro wszystkie mają światła dzienne. Ale cóż, no. To taki detal. Tylko zawsze się zastanawiam. Może po prostu nie wie, że wkliknął, ale nie zorientował się, że mu stopem dawałem znać, bo boi bramki, więc mógł to odebrać jako prewencyjne hamowanie przed bramkami. No dobra, żebym tu się nie zagadał, bo tu... Ile mam tutaj? 145 km jadę teraz wprost, na wprost? No to ładnie. Ładnie. Czyli jesteśmy na drodze 449. Obie nawigacje pokazują dobrze tą drogę. Wybaczcie za dekorację, no ale jest swojsko. To wszystko jest, wiecie, tak jak w życiu. Bez studia, bez scenografii. I wszystko improwizowane live. To jedziemy. Będziemy teraz delikatnie jechać, żeby... Bo zobaczcie, jest zasięg. Mam nadzieję, że uda mi się jutro oddać ten samochód, bo do jutra mi przysługuje. Na kilka dni dostałem Infinitkę do testu, 250 we wszystkich kołach, zaraz zobaczymy zasięg. Jest 519, no to jeżeli do domu mam, wracając, będzie około 450-500 km, no to jak jadę spokojniej, to jeszcze bez problemu nie będę musiał wlewać tutaj wachy do jutra. Jutro oddam na rezerwie. Tak, jak pojadę spokojniej, powrót, to będzie ładnie. O, zobaczcie, co się stało. Po pół godzinie, odkąd zgubiła, no może 20 minutach, nagle się odnalazła, ale jaja. Aha. O, kosmos, przy was, widzicie, więc niczego nie zaprogramowałem dla jaj, to wszystko się dzieje naprawdę. Nawigacja nagle sobie uświadomiła, że mamy 140 km i że jest cel zaprogramowany wcześniej. Także ładne jaja, rzeczywiście tu mamy 143, a na tej 147. Co ciekawe, każda pokazuje inną odległość. 146, 142 już. A ta 147. No a my wyprzedzimy w trybie standardowym. 3, 2, 1, bez kickdownu. Gleba do momentu punktu z kickdownem.
czy już nieźle? Także lepiej szybko nie jechać. Zrobiliśmy obecnie 212 km od startu i chciałem poruszyć temat baku paliwa, zasięgu i ogólnie tego, co tutaj widzimy w danych podawanych przez komputer, ale też przez analogowy wskaźnik stanu paliwa w baku. Tu około 1/2 w tej chwili jest według tej wskazówki. No i popatrzcie, zasięg jest poniżej 400 km. Biorąc pod uwagę, że od odbioru samochodu zrobiłem 297. Na pierwszych 100 km, mniej więcej na pierwszych 100 km, niecałych, spalanie średnie wynosiło 11,2. W tej chwili zrobiłem 11,2 na niecałych 100, a na pozostałych mamy zasięg 388, a teraz się nie przestrzeliłem. 9,3, tak? 9,3. No czyli średnio wychodzi, dokładnie możemy powiedzieć, nawet mniej wyjdzie niż 10, dlatego że tu jest dwa razy większy dystans na tym 9,3, prawda? A tam na 11,2 było raptem 80 chyba kilometrów. No w każdym razie tak, to, tak sprawy się mają, więc zobaczcie, średnia około dychy, tak, liczmy około dychy od odbioru auta, bak według katalogu aż 80 litrów. Byłem zdziwiony, bo naprawdę sporo, biorąc pod uwagę moje V8 i bak 61 litrów, to lipnie to wygląda, już nie mówiąc na przykład o moim ex autku ponad 300 koni 2.0 TSI i tam 50 litrów w kuprze, więc wstyd, mówiłem zawsze, że to jedno z największych porażek i bolączek tamtego auta, a tutaj mamy niby około pół baku. Zrobiliśmy od odbioru auta 300 km, 10 litrów, czyli niejako powinien spalić 30 litrów paliwa, a zasięg szacowany jest na tylko 400. Więc jak dodamy, no nawet mniej, więc tutaj, no nie, no może trochę przesadziłem, nie pokazuję także, no bo tu dokładnie 290, zaraz przestrzelimy 300 od odbioru, zatankowany był do pełna, no czyli tak wychodzi, że on liczy na przy średnim około dychy, no tak, to 700 km zasięgu przy średnim na poziomie 10 litrów. Czyli te 10 litrów by było, te 100 km byłoby rezerwy pewnie, tak, no bo tu pokazuje połowę, prawda, więc trzeba liczyć tak, że zrobiłem 300 na 30 litrach, no to teoretycznie połowę baku, no to cały bak tak jak miał 60 litrów, a ma 80, no tutaj mi się coś nie zgadza, no wiecie chyba o co chodzi, nie? Więc jak ta wskazówka osiągnie według tej połowy 0, no to wypalimy około 60 litrów paliwa. A gdzie te 20? Przypominają mi się jaja z Chryslerem, którego tankowałem, a niby katalogi podają, że on ma tam 70 litrów paliwa, zbiornik paliwa 70 czy nawet 75, a tankuje 52 czy 53 litry na już ostrej rezerwie, tam zostało kilkadziesiąt kilometrów do DTE, czyli Distance to Empty, jak mi to odliczał komputer. Wiadomo, że te komputery w starych autach, bo to 13-letni sprzęt, to przekłamują sporo, no ale wiecie, no nie o 15 litrów na przykład, bo to już nie jest margines tam błędu, nie? Mogą przekłamywać o jakiś tam procent, także to mnie zastanawia, no ale nic, no na pewno obrócę w dwie strony całą trasę bez problemu, nawet jak pocisnę, tak jak teraz jadę autostradą 140-150, bezproblemowo jedziemy, ciśniemy zdrowo. Przy spalaniu około 9 litrów można naprawdę pojechać mocno tym autkiem, jest fajnie. Podróż mi ja bardzo przyjemnie, zrobiłem około 200 km, nie, 220 prawie. I jest w porządku, poza tymi rozgniecionymi robalami obleśnymi na szybie. A płyt nic nie daje i wycieraczki, jak zwolnię za ciężarówką, pojadę i próbuję to umyć, no to nic nie daje. No i to wyciszenie kabiny, gdzie jak widzicie dach jest zamknięty i chyba słyszycie, że nie jest najlepiej. Roletka tutaj zasłonięta jest, a jak odsunę ją, troszeczkę jest więcej szumów, ale troszeczkę, tylko mówię, że ja mam wyczulony słuch i po prostu zwracam na takie rzeczy bardziej uwagę niż przeciętny użytkownik, przeciętny zjadacz chleba. Ja mam to, to jest moje jakieś tam zboczenie. Przy okazji, mówiąc o zboczeniu, no innym zboczeniem jest pójście w V8, które ryczy pięknie. Pięknie brzmi, ale tam jest inny rodzaj hałasu. W tamtym, w moim samochodzie jest inny rodzaj brzmienia, inny rodzaj szumiących, buczących częstotliwości i mi się to podoba, przynajmniej na tym etapie życia. No to by było tyle, jeśli chodzi o wyjaśnienie kwestii wyboru mojego prywatnego autka. A tutaj co? Czyżby się zepsuło Audi? Wag się psuje? Spodziewałem się, że zobaczę tu Mazdę albo... Nie, no żartuję, wygłupiam się. Wygłupiam się z Mazdą, chciałem powiedzieć o Renault też. Myślę, że samochód widziałem w dość sportowej wersji. Może jest transportowany na jakiś event, a może się naprawdę zepsuł. Nigdy nie wiadomo. Za 800 metrów zjedź w prawo. Mamy kolejny rozjazd. Zobaczcie, tak pokazuje Garmin.
jak zwykle ze zdjęciem, że trzeba się trzymać prawego pasa. Wszystkie czytelne informacje bardzo ładnie podane na ekranie. Tutaj też nawigacja. Dwie naraz zaczęły gadać po angielsku. Wiesz, nie? Za momencie. No dobra, no i skręcamy. A tutaj nasz Google mówi do nas po polsku, co trzeba zrobić. Także ten manewr bez problemu wyłapały wszystkie nawigacje. Aktualnie 9 litrów średnia. Za 400 metrów. Ciekawe, czy teraz ta nawigacja się zgubi, ale wygląda na to, że jest dobrze. Google oczywiście się nigdy nie gubi. No i Garmin też raczej nie ma takich akcji, że się w takich momentach potrafi. Skręć w prawo. Turn right. Do celu turn mamy. Right at the stop sign. Tak jest, tak jest. Turn right now. Jeszcze Garmin powiedział turn right at the stop sign. To znaczy, że przypomina mi o tym, że tu muszę się zatrzymać bezwzględnie. Widzicie? Widzicie, jaki Garmin jest porządny? Jedyna nawigacja, która mi powiedziała o znaku stop. Bardzo mi się to podoba. I do tej pory jestem bardzo zadowolony z tego, że wydałem. No nie małe pieniądze, bo tam 1000 zł. Jeszcze mając mój pierwszy nowy samochód, Skoda Yeti 1.4 TSI, kupiłem właśnie Garmina. I jestem bardzo zadowolony z tej nawigacji. Raz na pół roku aktualizuję wszystkie mapy Polski, Europy. Śmiesznie mówi babka. Dobra, no to już dojeżdżamy do celu. I spotkam się tutaj z moim ex-samochodem i nowym szczęśliwym właścicielem. A właścicielem w cudzysłowie, bo wiadomo, że jest to tak samo ten pan, tak samo jak ja, tylko wynajmuje ten samochód, jest to najem długoterminowy, no ale wiecie, no po prostu jest u niego ten samochód, więc niejako można powiedzieć, że jest tymczasowym właścicielem. Użytkuje ten samochód. Zbliżamy się do celu, Garmin pokazuje już całe centrum miasteczka, jak widzicie. Google nie, bo jest trochę inna skala, o ile cokolwiek zobaczycie, no i tutaj tym bardziej na tej nawigacji jeszcze nic nie widać. Widać tylko dojazd. Skręć w lewo. Też interfejs, ta skala, layout, pokazywanie informacji w Garminie mi najbardziej odpowiada. Google Maps na smartfonie, Garmin w razie czego i nie potrzebuje żadnej wbudowanej nawi w samochód. No tak po prostu jeżdżę i to mi się, ten tandem, jak wam mówiłem, plus oczywiście jeszcze janosik, czyli jakby tercet, trio. Takie combo idealnie mi się sprawdza w każdej trasie. No dobra, tu skręć w lewo. Następnie zobaczcie, skręć w prawo. Ten mi mówi w lewo, nie wiem dlaczego, nie programowałem tego rodzaju, po prostu miał być syców, a ten mi mówi dobrze, dobrze. I tak samo teraz Google, nie wiem czy on mnie chciał skierować. Jedziemy na ryneczek. Za 400 metrów skręć w lewo. No dobra, to kończymy. Ze względu bezpieczeństwa tutaj może się coś dziać. To by się też przydało w Warszawie, zobaczcie, tak jak i w Stanach. Można popatrzeć na to, ile mam jeszcze sekund. Wiadomo, że 22 sekundy postoju. Nawigacja Google się złapał. Teraz wewnętrzna się nie pogubiła, no a Garmin ani razu nie zawiódł. Także numero uno wygrywa Garmin w tej trasie w tą stronę. I oto spotkanie. Przyjechała moja Cupra z nowym właścicielem, szczęśliwym. Spotkanie Infiniti, te same kolory nawet, bardzo podobne autka, jeśli chodzi o wygląd koloru lakieru. No wygląda na całą. Cupra wyjeżdża, rusza, podobno coś tam dzwoni w silniku, także posłucham, bo ja nie przypominam sobie żadnego dzwonienia. Właściciel twierdzi, że coś dzwoniło, ale no niestety nic nie słyszałem. Specjalnie też nagrywam, bo ten ma dobry mikrofon. No. Dobra. O, teraz nic nie jedzie, to będzie lepiej. A. Nie wiem, czy coś słyszeliście. Chyba teraz coś tam, rzeczywiście, przy skręcie, tak, coś tam takiego zadzwoniło.
dwa grafitowe szaraczki. Czy nagram? Nie próbowałem, zaraz zobaczymy. Przygazówka teraz będzie na Jałowym? Będzie nagrane, niech się SEA tłumaczy potem, jak coś dzwoni. Nie. Nie, teraz nic, nie? Musi być obciążenie. Tak, czyli to jest jednak związane z obciążeniem, bo... Nie, nic nie słychać, tu tylko tam w wydechu coś pyknęło, ale tu... Także ciekawa sprawa, no ciekawa sprawa. No dziwne, dziwne. Tutaj chciałem jeszcze wywiad krótki z obecnym właścicielem, wynajmującym oczywiście to auto, bo to jest dalej leasing w najmie, przeprowadzić krótki wywiad dla was. Zapytam go o olej, czy zeżarł coś, 10 tysięcy już jest, tak? 10 tysięcy ani kropli, przynajmniej ja nie dolałem. No ja też nie dolewałem, więc po paru tysiącach od sesji nic nie ubyło. A jest Johnny zdrowo, tak? Że wykorzystuje się moc, tak? Przetarty. Dobra, a jeśli chodzi na przykład o światło, przed chwilą rozmawialiśmy, to są przepaść, fatalne? Przepaść. Ja miałem soczewki w pasku. W halogenach. Tak. W H7. To jest, jak, no nie mówię jak w dzień, ale to jest o klasę wyżej. No więc właśnie, więc widzicie, teraz jest dowód, że to nie ja mówiłem, opowiadałem bajki, że te LEDy są nie są fatalne, bo pytaliście, czy są fatalne. Mówiłem, że nie jest to top, ale że one wystarczająco świecą tak, że na ciemnej drodze wszystko można zauważyć. Dobry rozkład światła, prawda? Jest zasięg też wystarczający. Pewnie, że to może nie są jak jakieś naprawdę dobrej klasy ksenony. No nie, nie, nie. To nie ta klasa, ale mimo wszystko pomiędzy zwykłymi, że tak powiem, światłami. Przepaść, z halogenów jest przepaść. Jak tak widać, nie wiem, z 600 metrów nawet, no, już widać, że są odblaski od znaków. No więc wcale to jest jeden z mitów, że LEDy Seata są fatalne. Nie, to jest bzdura. Nie. To jest bzdura. Poliftowe są nawet jeszcze lepsze, jeszcze poprawili, ale te wystarczają w ciemnej drodze. Ja miałem jakiś czas wrażenie, że ja ludzi oślepiam po prostu. Nie. No to jest w takim snopie, żeby oni tego nie widzieli. Ale nie migali, nic nie migali. No nie. No właśnie, więc wszystko jest dobrze. No dobra. I oprócz tego dzwonienia, które się rzeczywiście czasami może pojawić, tak jak teraz słyszałem przy skręcie, takie lekkie dzwonienie, jakiś dzwoneczek spod maski się tam wydobywa, no to samochodzik chyba spełnia oczekiwania, tak? Czy... Nie ma alternatywy na razie. Nie ma, no nie właśnie. Ma. I tym optymistycznym akcentem możemy skończyć nasz krótki wywiad. Nie ma alternatywy dla Kubry w tych pieniądzach. Nie ma nic na rynku. Nie ma. Nic. No, cośmy sobie pogadali, porównali dwa grafitowe autka, no i trzeba wracać. A tu śmieszna była sytuacja, podjechał do nas pan pytać o drogę do jakiejś wioski, ale ja tu mam rejestrację KR, tu jest rejestracja z Warszawy, a tak naprawdę pan jest z Wrocławia, a ja jestem z Warszawy. I mówi, no niestety widzi pan, tu Kraków i Warszawa, tak naprawdę Warszawa i Wrocław. Dobra. No, to do następnego. Dzięki Szczęśliwej bardzo. Podróży. No, na razie. Także pojechała Warszawa, czyli Wrocław, a tutaj zaraz pojedzie z powrotem Kraków, czyli Warszawa. Tak, Saturday Car Fever. Koszulka reklamująca mój kanał, w takiej się wypuściłem w trasę dzisiejszą. A tutaj jak przed chwilą z panem, który w tej chwili jeździ moją Kuprą, moją ex-Kuprą, oglądaliśmy ten plastik, no to też zobaczcie, to taka samoróbka, skojarzyło mu się to z bazarem. W jego Seacie nie widział takich rzeczy, aż muszę sprawdzić w innych modelach Infiniti. Rzeczywiście to taki bazarowy ten plastik, sorry za jakieś tam ornamenty od robactwa, no ale zrobiłem szybką trasę. Wyciszenie w kabinie przelicznikowych 140, właściwie 141 jest na GPS-ie. No troszkę zwolniliśmy, bo 136. Ale nie jest to poziom wyciszenia Mercedesa, mimo części wspólnych dzielonych. Jest odczuwalnie głośniej. Natomiast nie ma tego, co było w Q50 S Hybrid. Na pewno jest ciszej. Zdecydowanie jest poprawa. A tutaj mam Mustanga w bardzo ładnym kolorku. Taki ten kolor też mi się podoba. Robale trochę się rozgniotły na szybie, ale może coś zobaczycie. Ten Mustang jest bardzo ładny. Też w tym kolorku jest naprawdę fajny. Natomiast chciałem wam powiedzieć o czym innym. Chodzi o kulturę na drodze. To znaczy moment wyprzedzania ciężarówki, która jedzie prawym pasem, i na przykład osobówka, czyli ja jadę tak jak teraz, około tam 140-150 od stradu. No i człowiek, który jedzie za taką ciężarówką prawym pasem, nagle postanowi ją wyprzedzić, ale w tym momencie, kiedy ja dojeżdżam z różnicą prędkości mniej więcej 50 na godzinę lewym pasem, i on mi się wpiernicza wtedy na lewy pas i nikogo za mną nie ma na kilkaset metrów, nikogo, i na jego pasie i na moim. No i to jest właśnie kompletna głupota. O, widzę, że też modowany wydech HN. To nie Polska. No, modyfikacja wydechu w Mustangu jest jedną z pierwszych rzeczy. I fajnie. No, z tyłu ma co innego niż GT. Z tyłu jest taki konik.
Także też zmieniona jest tylna plastikowa część. No, jakoś nie gada specjalnie. Co to może? To 2-3 EB może to jest. Jak tak, to lipa. Zauważyłem, że jedno światło stopą mu nie działa. Co prawda ma wszystkie światła czerwone, a nie białe. Natomiast nie ma potrójnego stopu z tyłu, tylko podwójny. A tak naprawdę z jednej strony pojedynczy, z drugiej strony podwójny. Może zahamuję jeszcze, to zobaczycie. Niestety, ale z lewej strony miał tylko jedną kreskę, z prawej dwie. Jak, o, widzicie? Teraz, może zobaczycie. Tam mam zoom większy. Także LEDy też wysiadają w nowych autach, jak się okazuje. Nie ma nic wiecznego w dzisiejszych czasach. Jeszcze przyhamował tak raz, ale już chyba nie, tego nie zrobił. Ale jakoś nic nie słychać. Podejrzenia odnośnie tego silnika, bo o ile widzę, że z tyłu światła są czerwone, także wskazywałoby to niby na amerykańską wersję, natomiast układ LEDów przeczy temu, no bo jak jest podwójny, choć chyba, że wysiadły, chyba, że z lewej strony wysiadły dwie kreski, a z prawej jedna, wtedy okaże się, że jednak są kierunkowskazy sekwencyjne. Niewykluczone cholerstwo, skoro tutaj świeci. A może nie, może tylko ma czerwone światła, a to by było dziwne. A nadal elektronika jest taka sama jak w europejskiej, czyli nie ma sekwencyjnego kierunkowskazu, jest kierunkowskaz tylko pojedynczy. Bardzo mocny, swoją inna sprawa, że jest bardzo mocny, ale tylko pojedynczy. No tak, widzę, że nie ma 5.0, chyba że sobie facet też to odczepił. Natomiast nie ma 5.0 z boku, także nic nie słychać. Bo jedzie prawdopodobnie 2-3 EcoBoost, albo ta 3 litrówka, ale V6 3,5. No nie wiem, dziwna sprawa. No proszę, jaki ładny Mercedesik stary. Klasyk. Młoda para. Za 800 metrów. No właśnie dojechałem. Dystans jednak krótszy niż myślałem. 565 km zrobiłem. I spalanie 8,9 średnie. Z tej trasy, czyli 9 litrów powiedzmy, że wciągnął, a to jest całkowite od odbioru kilka dni temu. Światła świecą ok, zasięg wystarczający. Tutaj podobnie jak w przypadku Infiniti Q50, wszystko w normie. Jestem już na miejscu i podsumowanie trasy będzie takie, że fotel jest bardzo komfortowy, bardzo wygodny w trasę. Można 600 km zrobić bez żadnego problemu. Wykończenie kabiny bardzo fajne, bardzo wygodne. Samochód fajny na długą trasę, nie męczy zupełnie. 7G-tronic wiadomo, że demonem prędkości nie jest, ale z tym 211-konnym silnikiem całkiem możliwie się dogaduje i nawet można powiedzieć, że pasuje do tego autka. W sumie takich poważnych wad nie widzę. Jest w porządku.